Przejście z czasu zimowego na letni nastąpi w najbliższy weekend. W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2 przesuniemy wskazówki zegara na godzinę 3. To niewątpliwie zła wiadomość dla śpiochów, a dobra dla tych osób, które uważają, że zaoszczędzą na rachunkach za prąd. Zwolenników i przeciwników tej zegarowej operacji trudno policzyć. Wiele osób zmiany czasu po prostu nie zauważa. Ci nie odczuwają też zazwyczaj dyskomfortu towarzyszącemu rozstrojowi zegara biologicznego. W sumie to nie mam zdania, bo i tak żyję tak jakby własnym czasem, więc... Nie wiem. Nie muszę. Tylko co i wyłącznie co do szkoły. Ale do szkoły nie trzeba. No ja wiem, ale to nie wiem, no jakoś ja nie odczuwam na przykład tej zmiany i w zasadzie to dla mnie bez różnicy. Nie przeszkadza nam to, przyzwyczaiłyśmy. Nie jest to odczuwalne praktycznie. Nasi rozmówcy nie zauważyli też, by w ich domach rachunki za prąd były w jakiś istotny sposób niższe niż zimą. Nie, jakoś nie odczuwamy tej różnicy. Tak bynajmniej u mnie to nie robi różnicy, czy ten czas jest przesunięty, ten czy nie. Czas zajmuje, żeby się przestawić. Ja w ogóle tego nie odczuwam. Ja też w ogóle nie za bardzo zwracam uwagę. Nie brakuje jednak ludzi, którzy potrzebują trochę czasu na dostrojenie biologicznego zegara i przystosowanie do nowych warunków. Mniejsze zużycie prądu, oczywiście. A czy pani odczuwa to w jakikolwiek sposób? To przez no na początku może troszkę, na początku. Ja od początku, jak to się wprowadzało, to już to przeżywałem. I się dziwię, że taki jest wokół tego dyskusja. Niech się wypowie medycyna na ten temat. Czy to nam szkodzi, czy nam pomaga. Czy nie ma znaczenia, bo z ekonomicznego punktu widzenia prawdopodobnie to jest korzystne. Dostosujemy się do słoneczka, więc wtedy korzystamy ze słońca, a nie z węgla, z ropy i innych tych czynników grzewczych. I oświetlenia, tak. No będę musiał godzinę krócej spać, a tak to jest mi obojętne. W związku z tym. Po prostu jestem mniej wyspany. Na świecie zmianę czasu praktykuje się od ponad 100 lat. Dzisiaj podział na czas letni i zimowy obowiązuje w 70 krajach. Dyskusja nad sensownością zmiany toczy się od lat. Wyniki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi, tak więc spór między zwolennikami i przeciwnikami zmiany czasu pozostaje nierozwiązany.